No, okej. Okay. Musisz obiecać teraz. Wiesz, Samek? Wiesz? Wiesz? Rozumiesz? Wiesz? Dobrze. Poznaj swoją supermoc, czyli w czym jesteś najlepszy, lepszy od wszystkich innych. Będziemy dzisiaj mówić o funkcji dominującej i funkcji pomocniczej. Każdy typ, każdy czteroliterowy typ ma funkcję dominującą i funkcję pomocniczą. To dość skomplikowanie brzmi. Nikodem, wyjaśnisz nam, o co chodzi? Co to znaczy funkcja dominująca i pomocnicza? Mhm. Więc funkcja dominująca to jest taka funkcja, która dana osoba przede wszystkim ją ujawnia wszystkim dookoła. Przede wszystkim to robi, tym, ja to tak nawet czasem obrazowo mówię, tak żyga na innych. Po prostu wypluwa na nich i pokazuje wszystkim dookoła. To jest taka oczywistość dla niej. Tak, to jest taka rzecz, którą po prostu ktoś robi, ktoś lubi robić i stosunkowo, jeśli chodzi proporcjonalnie, najczęstsza, najczęściej używana. I tak bez wysiłku też. Tak, totalnie używa. Bezwysiłkowo, tak. Chętnie i tak optymistycznie używana. Tak, no. Czyli jeśli ktoś ma funkcję myślenie, dominujące myślenie, tak. To jest to, co będzie mu najłatwiej wychodziło. Innych będzie kosztować trochę używanie tej funkcji myślenia. A osoba z dominującą funkcją myślenie będzie to robiła po prostu, to jest dla niej oczywista rzecz. W taki sposób trzeba traktować świat. Tak. Potem też skupimy się na pewnych niuansach, bo to myślenie może dotyczyć na przykład naturalnego nauczenia innych dookoła, albo naturalnego tworzenia wewnętrznego systemu logicznego. Więc może być różnie, natomiast tak to wygląda, jeśli chodzi o funkcję dominującą, że to jest taka prymarna, najważniejsza rzecz, którą każda osoba ma. Natomiast funkcja pomocnicza to jest taka funkcja, ona jest taka opiekuńcza. Ta funkcja jest odpowiedzialnością danej osoby za ludzi, za innych, bądź za siebie, co jest dla niej niezwykle istotne. Ona też reguluje trochę tą funkcję dominującą. Tak. Funkcja dominująca jest taka dość dzika. Tak. Wspiera, reguluje. Tak. No. I sprawia, że ona też nie będzie taka zbyt hop do przodu. No. I powoduje, że ktoś będzie miał taką odpowiedzialność za innych. Na przykład bierzemy sobie znowu funkcję T, żebyśmy mogli zrozumieć. Czyli funkcja T. Czyli myślenie. Tak, pomocnicza. Ona będzie, ktoś w taki odpowiedzialny sposób będzie patrzył na to, żeby nauczać innych jakiejś tam logiki, zasad, praw. I to będą jakieś takie twarde dane, twarde informacje, czy rzeczy, które po prostu ktoś rozumie i czuje. I bardzo często będzie nawet prezentował taką powiedzmy postawę, że najważniejsze to jest na przykład czy uczyć, czy logika, czy rozumieć pewne rzeczy. Czy jak mieliśmy na przykład powiedzmy naszą osobę z wywiadu ENTP, zapraszamy do wywiadu ENTP, Maćka, to dla niego jest bardzo ważne, żeby każdy krytycznie myślał o pewnych rzeczach, czyli są jakieś teorie, systemy, żeby starał się je analizować i też rozmontowywać. Żeby nie wierzył w pewne rzeczy pusto i po prostu taki zbyt prosty sposób, tak? Że okej, to już jest prawda i przyjmował to. Dla takiej osoby będzie to szczególnie ważne. Więc na tym polega właśnie ta funkcja dominująca, optymistyczna, taka bardzo odważna i ta funkcja pesymistyczna, która reguluje tą drugą, ale jest też taka bardzo odpowiedzialna, bardzo odpowiedzialnie podchodzi do rzeczywistości i do ludzi dookoła. Okej, tak, dokładnie tak. Ja jeszcze podam taką ilustrację, która mi pomaga też zrozumieć, albo też przekazywać innym. Najpierw przypomnę, mówimy o funkcjach, powiedzieliśmy, że są cztery funkcje. Wiemy, że jest 8 funkcji, tylko na razie używamy 4 dla prostoty po prostu systemu. Potem przejdziemy dalej do niuansów. Mówię, że funkcja jest T, F, S, N.
czyli T myślenie, F odczuwanie czy wartości, S sensoryczność, świat pięciu zmysłów i N intuicja, czyli ten świat abstrakcyjny. Mówiliśmy też, że E, I, P, J, odrzucamy te literki na razie przy tych funkcjach. Po prostu te cztery funkcje, mówimy o tych czterech, T, F, S, N. I wracając do funkcji dominującej i funkcji pomocniczej, czyli do tej wspierającej, to pomaga taka ilustracja. Wyobraźmy sobie wycieczkę samochodową i jest ten kierowca, to będzie ta funkcja dominująca i ten kierowca, on patrzy na drogę, z powodu niego w ogóle ten samochód się porusza i on ostatecznie, od niego zależą wszelkie decyzje, czy zatrzyma ten samochód, w którą drogę skręci, po prostu gdzie pojedziemy. A funkcja pomocnicza to będzie ta osoba siedząca w tym fotelu pasażera, powiedzmy z tą mapą, czy podającą tą herbatkę. To jest, ta funkcja pomocnicza jest od tego, żeby wspierać tego kierowcę. Mhm. On ostatecznie decyduje, ale bardzo ciężko by mu było bez tej osoby pomocniczej, bez tej funkcji pomocniczej. Bez... Mhm. No jak kojarzycie taki jeden filmik w internecie, w którym jest dwóch kierowców i nagle w rajdzie jadą i nagle wyskoczył im na jakiś ciągnik chyba. I co ty mówisz? I powiedzieć, co to jest? Aha, no. Tak, faktycznie. No to... Tak, to było ich dwóch. To był funkcja dominująca, była po lewej, siedziała przy kierownicy, a po prawej był ten nawigator, który mu tam mówił 5, coś tam, hopka, 3, coś tam, skręt w lewo i tak dalej. To była właśnie ta funkcja pomocnicza. Ale to jest właśnie, to jest super przykład, bo właśnie chodzi o to, że i ta dominująca, i pomocnicza, one nie istnieją bez siebie. Mhm. Każdy używa i dominującą, i pomocniczą. I odbijają po prostu od siebie te reakcje i te pomysły i regulują siebie nawzajem. Mhm. To jest świetne właśnie, to jest ten ciągnik. I tak reagujemy na rzeczywistość. Tak, tak. Czasem faktycznie te obie funkcje, coś dotyczy tych funkcji odwrotnych, tak właśnie widzą to i mówią, co to jest? Tak. bo nie potrafią zrozumieć właśnie we dwójkę, na czym to polega i jak to gdzieś tam rozkminić. W przyszłych filmach przejdziemy do przeglądu krótkiego tych funkcji dominujących i pomocniczych, konkretnych typów. Będziemy brać po dwa typy i będziemy omawiać, jakie mają funkcje dominujące przede wszystkim i jakie są te niuanse między pomocniczymi. To w przyszłych filmach, żeby też nie namącić za dużo. Reasumując, każdy typ ma dwie główne funkcje. Pierwsza dominująca, czyli ten kierowca tego samochodu i od niego zależą wszelkie decyzje. To on ma nogę na hamulcu, na gazie, ręce na kierownicy. To on kieruje tym wozem. Druga funkcja pomocnicza to jest ten nawigator, czy ten pomocnik obok, który reguluje, pomaga, wspiera go. Pierwsza funkcja, ta dominująca, czyli ten kierowca. Mówiliśmy, że to jest coś, co robimy bez wysiłku. Jest to coś naturalnego dla nas. To nas za bardzo, zbyt wiele nie kosztuje. Jest to dla nas oczywiste. I coś, co też Nikodemie powiedziałeś, że funkcja dominująca to jest funkcja taka optymistyczna. Ona jest taka wylewna, optymistyczna. Patrzy na świat przez te różowe okulary. Wszystko jest dla niej piękne w tej dziedzinie, w której ona czuje się najlepiej, a ta funkcja pomocnicza, negatywna, to ona jest bardziej odpowiedzialna, czyli troszkę bardziej pesymistycznie podchodzi i reguluje tę funkcję dominującą tego kierowcę. Konkretnie, szczegółowo dojdziemy, tak jak mówię, do opisu konkretnych funkcji w konkretnych typach. Myślę, że na dzisiaj, żeby nie zamącić za bardzo, to tyle. Dziękujemy, zostańcie z nami. Dzwoneczek, subskrybowanie, rączka i komentarz. Pozytywny, negatywny, cokolwiek. Powiedzcie, co myślicie. I na pewno zastanawiacie się teraz, jaką funkcję dominującą i tą pomocniczą macie dla własnego typu. Więc już tłumaczymy. Jest to bardzo proste. Jeżeli jesteście typem I, P, czyli macie te dwie literki I na samym początku i P na końcu, to wtedy waszą funkcją dominującą będzie T
lub F. W zależności co macie... W tych literkach środkowych. Tak. Czyli jeśli jesteś ISFP, tak, to twoją funkcją dominującą będzie F. A pomocniczą? S. S. A jeśli jesteście INTP, to funkcją dominującą będzie... T. A pomocniczą? N. Czyli te literki w środku. Mhm. Przy czym IP ma dominującą F albo T. Mhm. Okej, okay, czyli mamy dla IP funkcja dominująca to będzie T lub F. Mhm. A teraz jedziemy sobie dla odmiany dla EJ, mhm, czyli dla tych, co mają literkę E na początku i J na samym końcu, to dla tych typów będzie dokładnie tak samo. Czyli też funkcją dominującą, pierwszą, mhm, będzie T lub F. Tak, a tą pomocniczą będzie ta druga literka ze środka. Mhm, czyli N lub S. Mhm. Czyli dla E, N, T, J funkcja dominująca to będzie T, a pomocnicza N. Tak, a dla E, S, F, J funkcja dominująca to będzie F, a pomocnicza S. Tak. Także tak to wygląda. Mhm. I odwrotnie jest dla pozostałych typów. Mhm. Odwrotnie jest dla pozostałych typów. Czyli zarówno dla typów E, P oraz I, J. Weźmy sobie po kolei. Czyli mamy typy E, P, czyli te, które mają na początku E, na końcu P. Dla tych pierwszą dominującą funkcją będzie N lub S. Czyli znowu te środkowe literki. Mhm. Czyli na przykład ESFP. Patrzymy, mhm, na te dwie środkowe literki. Funkcja dominująca dla ESFP to będzie S, a pomocnicza F. No, ENTP, funkcja dominująca. Mamy N. Tak, i pomocnicza T. Tak, patrzymy na te środkowe. Dokładnie. Tak. I tak samo jest z typami osobowości I i J, czyli te, które mają introwertycy, osądzający, mhm, i na początku, J na końcu. Znowu patrzymy na te dwie środkowe litery, mhm, i mamy ISFJ, funkcja dominująca. Dominująca to będzie S, mhm, a pomocnicza F. Tak, INTJ. Mamy dominującą N. Tak, i pomocnicza. T pomocnicza. Tak. Więc tak to się rozkłada, jeśli chodzi o wszystkie typy. Wiemy, że może to brzmieć troszkę po chińsku, ale w następnych odcinkach będziemy tłumaczyć. Tak. Bardziej szczegółowo. Mhm. Tak, czyli rączki, subskrybujcie, dzwońcie, przyjdźcie na grupę. Aha, i każda osoba, która tego słucha i pisała kiedyś, kiedy będą funkcje, musi zostawić komentarz. Prosimy o to, tak, że czy jesteście za tym, żebyśmy kontynuowali temat funkcji, czy wam to odpowiada, dajcie znać w komentarzu.